ja nie jestem geniuszem, że wymyśli wszystko i przewidzi wszystko. Niektóre sytuacje są takie i rozwiązania są takie, że to jest nieskończona ilość patentów i pomysłów, jak można sobie ułatwić pracę. A ja uważam, że tylko zmianą można dojść dalej. Czyli ja to, co działa, nawet wywracam ten stolik i układam go jeszcze raz, bo jest duża szansa, że jego ułożymy jeszcze lepiej. Powiedziałeś, że masz 80 mieszkań na wynajem tutaj w Polsce i ciekawi mnie, jak zabezpieczasz się przed potencjalnymi nieuczciwymi najemcami. Dzień dobry, kolejny odcinek przed nami i kolejny temat, który bierzemy na tapet. Tym razem będzie to rozwój biznesu. Danielu, jesteś gotowy? Tak, jestem. Kiedy myślisz o rozwoju twojego biznesu, co pierwsze przychodzi ci do głowy? Myślę, że to, że jeszcze mam dużo przed sobą, że zbudowałem bardzo dochodowy biznes, jestem już w nim 14 lat i osiągnąłem już wiele, już jakby żyje mi się dobrze. Natomiast jak patrzę na to, co robię, a to, co mógłbym jeszcze robić i osiągnąć, to to jest jeszcze dopiero początek tej drogi. I myślę, że jest przede mną jeszcze wiele wyzwań i dużo rzeczy muszę zrobić w swojej firmie, czyli od ostatniego roku zacząłem wprowadzać pewne zmiany. Te zmiany są trudne, bolesne. Wprowadzamy te systemy optymalizujące pracę, zarządzania pracą. Na przykład wprowadzamy teraz dodatkowe narzędzia, które pomagają mi i moim pracownikom, żeby jeszcze bardziej efektywnie realizować projekty, realizować zadania, żeby nic nie uciekło, żeby żadne zapytanie klienta na przykład nie zostało ominięte w jakiś tam sposób, tak, żeby firma działała jak w szwajcarskim zegarku, że wtedy się może dużo łatwiej skalować, bo jeżeli jest coś tam nieposprzątane, to ciężko to zwiększać, bo będzie jeszcze większy bałagan, więc ten ostatni rok był takim rokiem, gdzie naprawdę rozwijałem się poprzez w sensie ukształtowanie, usystematyzowanie swojej pracy i coś, co jeżeli chodzi o rozwój biznesu, to najważniejszym takim aspektem rozwoju jest edukacja. I ja zauważyłem, że ostatnie tam 2-3 lata bardzo mało poświęcałem czasu na to, żeby samemu się rozwijać. Czyli ja uczyłem innych, robiłem im progres, ale zapominałem i brakowało mi trochę czasu, żeby samemu się rozwinąć, żeby rozwinąć swoją firmę. I teraz ten rok jest takim, gdzie ja zaczynam znowu jeździć na różne warsztaty, na różne konferencje, ale nie moje branżowe, gdzie jestem ekspertem, tylko tam, gdzie ja uczę się od innych ekspertów, którzy są 2, 3, 5 kroków przede mną. Więc poświęcam czas, wyjeżdżam często za granicę na różne warsztaty. I na jakich warsztatach byś ostatnio, które zrobiły na tobie wrażenie? Ostatnio, na przykład byłem w Stanach na konferencji biznesowej, gdzie zobaczyłem rzeczy, dowiedziałem się czegoś, po co nie przyjechałem na przykład, tak? Na przykład zobaczyłem pewien konspekt, zobaczyłem inną skalę, że można robić coś dużo łatwiej, dużo szybciej i zobaczyłem, jak to robią też Amerykanie, bo oni w niektórych rzeczach są oczywiście za nami, ale w dużej części są przed nami jeszcze. To była konferencja u Granda Cardone. Jadę też do niego na warsztaty w tym roku, w lipcu na Miami. Też byłem 10 lat temu na takim pakiecie różnych szkoleń po całym świecie i postanowiłem, że w tym roku chcę robić jeszcze raz te same warsztaty, bo one zrobiły 10 lat temu bardzo duży progres w moim życiu biznesowym, życiowym. Więc jakby ja inwestuję, tak samo jak ja radzę, inwestuj w siebie i w swoją edukację, tak samo ja inwestuję. Na przestrzeni tych paru lat wydałem, myślę, że paręset tysięcy złotych na to, żeby stworzyć siebie taką osobą, jaką jestem. No bo mama mnie takim nie urodziła, nie wychowała, musiałem jakby sam budować cegiełkę po cegiełce. Powiedziałeś o narzędziach, że w tym roku skupiliście się na tym, żeby wprowadzić narzędzia optymalizujące pracę. I jakie to narzędzia? Jakie narzędzia ułatwiają ci? Na przykład to jest system zarządzania relacji z klientami, CRM. To jest jeszcze program do zarządzania projektami, czyli mamy projekty, bo czasami jest tak, że masz wszystko na mailu i masz takie maile, które wymagają na przykład godziny, dwóch albo całego dnia na odpisanie, bo to nie jest prosty mail typu OK albo nie OK, albo 2-3 zdania. Tylko żeby odpisać na tego maila, trzeba zrobić ileś rzeczy, porozmawiać z paroma osobami, zrobić spotkanie, więc ten mail ci wisi na tej skrzynce. Jeżeli nie jest rozpisany na pewien projekt, na osoby, które muszą wykonać pewne rzeczy, żebyś ty odpisał, to się później ta skrzynka zapycha i czuje się przytłoczony ze wszystkim. A jak to rozpisujesz na projekty, na tablicy, na kartce, to łatwiej jest później to egzekwować i tym zarządzać. Więc ja od kiedy przeszedłem na tablicę, to na aplikację, która tym zarządza i zadaniami i pracownikami, jest mi o wiele łatwiej realizować projekty i nie ma takich problemów w komunikacji. To na czym polega dziś twoja praca?
Moja praca dzisiaj polega głównie na zarządzaniu biznesami, czyli ja staram się pracować nad biznesem, czyli nie tylko wymyślać rzeczy, ale też i egzekwować realizację, a nie realizować. Czyli staram się pracować nad biznesem, a nie w biznesie. Czyli jeżeli mamy jakiś wspólny pomysł, czy pomysł zespołu, czy pomysł mój, to staram się go nim tak zarządzić i tak oddelegować, żebym ja nie musiał go robić, ewentualnie mógłby sprawdzić, mógł skonsultować, a nie być osobą, która go fizycznie zrobi, bo wtedy ta praca będzie nieskalowalna. Uczę się cały czas delegowania od pierwszego dnia, kiedy prowadzę biznes, bo to delegowanie powoduje to, że ja mogę zrobić większą skalę, zwiększyć biznes, dać pracę ludziom i zrobić dzięki temu więcej. Bo sam nigdy nie zrobię tyle, co w zespole. Mhm. A czy twój rozwój biznesu szedł równolegle z twoim rozwojem osobistym? Trochę już teraz myślę, że nie, że dużo szybciej rozwijałem się biznesowo i finansowo, niż poświęcałem czas na rozwój może duchowy, może osobisty, tak? Czyli niekiedy jest tak, że czasami za dużą wagę kładziemy na jakieś rzeczy i one się rozwijają, a tam, gdzie zapominamy, to się nie rozwijają. I oczywiście najlepiej jest mieć wszystkie rzeczy w podobnym balansie. No tak, to jest trudne, to jest duże wyzwanie. Więc wiem, że biznes dzisiaj mi idzie łatwo i biznes mi idzie płynnie, dlatego koncentruję się na nim cały czas, ale dzisiaj też eksploruję inne obszary, tak jak rozwój może duchowy, to za dużo powiedziane, ale pracę nad sobą, tak? Czyli na przykład medytacja, którą zacząłem uprawiać, która dużo mi pomogła w życiu. A jak trafiłeś na medytację? Ktoś ci wskazał, żeby zacząć medytować? Mówi się wiele o medytacji, ale to jest takie mówienie trochę lalą po lalą. Nikt nie wie, co to jest jak Yeti, nikt go nie widział, nie wiadomo, co to jest. Natomiast mój taki znajomy, absolwent moich warsztatów mi powiedział, że był takiego człowieka na warsztatach właśnie z medytacji i ta medytacja zmieniła jego życie. I to już była taka rekomendacja, która mnie w jakiś sposób potwierdziła, że warto spróbować. I ja na taki warsztat pojechałem i to nie była taka zwykła medytacja, tylko to była medytacja transcendencyjna. I jak zacząłem medytować, to zauważyłem, że ta medytacja pobudza mój umysł dużo bardziej od kawy. Byłem być w stanie dużo bardziej skupionym. Zauważyłem, pierwszy raz przeżyłem coś takiego w swoim życiu, że jestem na spotkaniu z ludźmi i uczestniczę aktywnie w tym, co oni mówią, rejestruję wszystko, a jednocześnie jestem tak jakby dwuprocesorowym komputerem i mam jeden wątek, który prowadzę, to jest to spotkanie, a drugi myślę o czymś innym. I że jestem w stanie podzielić swoją uwagę i robić dwie rzeczy naraz. Tak bym miał super mózg. I poczułem takie coś, i to właśnie po medytacji. Tak, jeżeli miałem jakieś tam problemy osobiste, to medytacja pomogła mi pozbyć się tych emocji i spatrzeć na swoje życie z lotu ptaka. Czyli tak naprawdę widziałem swoje życie, nie będąc w problemie. I te emocje nagle gasły i ja po 20 minutach medytacji byłem w innym stanie w ogóle. Więc jakby medytacja bardzo mi pomogła. Można zacząć od YouTube'a, jest wiele osób, które prowadzi taką medytację, ona jest dużo prostsza, żeby wejść. Natomiast ta, którą ja się uczyłem, no powiem szczerze, że nie praktykuję tego, bo to jest tak trochę dla mnie jak lek na problem, tak? Czyli, że mam jakiś problem, to wtedy właśnie mogę jej użyć. Sięgasz po to narzędzie. Tak, nie ubolałam na tym, że nie mam tego nawyku, nie praktykuję tego, bo to by na pewno mnie rozwinęło jeszcze bardziej. Natomiast wiem, że to jest mega skuteczne narzędzie i można nad nim po prostu zdziałać bardzo dużo i jest niedocenione w naszej kulturze, bo niektórym się kojarzy, że medytacja to jest jakaś religia, że to jest w ogóle sprzeciwie z Bogiem, Kościołem, a no nic bardziej mylnego. Ja uświadomiłem sobie, poznając medytację, że chodząc do Kościoła na nabożeństwo, my też wchodzimy w pewien trans, powtarzając jak mantra modlitwę. I to nas wprowadza w pewien trans i ludzie dlatego czasami są tacy uspokojeni, wyciszeni po mszy świętej, dlatego że właśnie mają podobną koncentrację i podobny trans weszli. Czyli możemy powiedzieć, że skoro dowiedziałeś się od swojego ucznia na szkoleniu o medytacji, to nie tylko oni uczą się od ciebie, ale ty też uczysz się na podstawie ich doświadczeń, ich różnych sugestii, co na nich działa, co im pomaga. Tak, oczywiście. Ja bardzo wiele rzeczy się nauczyłem od moich absolwentów. Na przykład, jeżeli ktoś jest moim absolwentem już działa rok, dwa, trzy, to często ja spotykając się z nimi, ja od nich się uczę pewnych rzeczy. Ja od nich słyszę jakieś patenty nowe, które oni mają, bo oczywiście ja nie jestem geniuszem, że wymyśli wszystko i przewidzi wszystko. Niektóre sytuacje są takie i rozwiązania są takie, że to jest nieskończona ilość patentów i pomysłów, jak można sobie ułatwić pracę w prosty sposób i sprawdzić coś, co działa. Więc ja się uczę, jak nasz prezydent cały czas. A co było takim przełomowym momentem w twojej karierze? Takim przełomowym?
Myślę, że też przełomem było to, że napisałem książkę, że odważyłem się w końcu spisać te wszystkie swoje mądrości, które miałem, bo uważałem, że osiągnąłem sporo, jak na osobę z takiej biednego domu, która zaczęła zarabiać bardzo duże pieniądze, że chciałem podzielić się tym z innymi i to było sukcesem i od tej książki się zaczęło. Udzieliłem wywiadu do Rzeczypospolitej i później to wszystko po prostu się powoli rozpędziło i można powiedzieć, że to był taki punkt zwrotny w mojej karierze, że nagle znałem się znany i okazało się, że ludzie chcą mnie słuchać, chcą się ode mnie uczyć i tam odnalazłem swoją taką misję nauczyciela. Ponieważ jak wcześniej myślałem o tym, czy może robić warsztaty z tego, co ja robię, co mi pomogło, to mówiłem, po co mi to? Mam dochodowy biznes, po co mi w ogóle to jest to, skoro mogę iść dalej tą samą drogą. Ale flipy i nieruchomości to jest biznes, na którym się zarabia pieniądze, zarabia się na życie, zarabia się, buduje się majątek. Ale realizacje samo w sobie dają mi warsztaty, ponieważ mogę wpłynąć na innych ludzi w sposób pozytywny, dać im swoją energię, swoje doświadczenie, swoje schematy i oni mogą to wykorzystać jak taki wzór, taką mapę i po prostu po tej mapie idą i za rok czasu spotykamy się, oni są już w innym miejscu. Kiedyś byli niewolnikami, na przykład nazwijmy to, pracowali na etacie i robili to, co ktoś im każe, a dzisiaj stać ich na wakacje, na lepszą szkołę dla dzieci, po prostu jeżdżą innym samochodem, jest o wiele łatwiej im żyć i jak dostaję taką informację zwrotną, to wtedy to jest największa gratyfikacja, którą mogę mieć. A co dziś zrobiłbyś inaczej? Czy jest w ogóle coś, co zrobiłbyś inaczej, tak patrząc wstecz z tego lotu ptaka na swoje życie? Mhm. Jak zacząłbym coś robić na początku mojego biznesu, to po pierwsze zadałbym sobie jedno zajebiście ważne pytanie. Tak? Czy to, co będę robił, śmierdzi robotą? Jeżeli śmierdzi robotą, to bym się zastanowił, gdzie to mnie doprowadzi dalej. Czyli oczywiście to jest bardziej taki żart, że nie robię niczego, co śmierdzi robotą, bo wszystko można inne oddelegować innym osobom, a się skupić na naprawdę ważnych rzeczach, wtedy firma się naprawdę rozwija. Natomiast ja też często ktoś mnie pyta, Daniel, czy miałbyś do wyboru dzisiaj otworzyć biuro nieruchomości, tak kiedyś, i robić flipy równolegle, albo robić jedno, albo drugie, albo tylko jedno, to co byś zrobił? Ja bym poradził takiej osobie, żeby zamiast otwierać biuro, zaczęła robić flipy, bo w biurze nieruchomości jest mnóstwo, albo bycie agentem, jest dochodowe, co prawda, jest to fajna praca, ale mnóstwo trzeba zrobić czynności i nie znam milionera gigantycznego, który zarobił się na bycie agentem i umarł agentem. Ale znam wielu milionerów, którzy zaczęli obracać nieruchomościami za nie swoje pieniądze i umarli milionerami, prawda? I więc jeżeli ktoś ma swoją energię gdzieś wrzucić, to bym raczej wrzucił w flipy, w handel nieruchomościami, niż bycie agentem, ponieważ to rozwija, to jest fajna praca, ale nie przeskoczysz pewnego pułapu, jest pewien szklany sufit i ciężko jest zrobić naprawdę milionowy biznes na pośrednictwie. Łatwiej jest zrobić na obracanie kapitałem i na handlu nieruchomościami. To kto może stworzyć tak duży, dochodowy biznes? Jakie trzeba mieć zasoby? Myślę, że każdy może. Tak naprawdę ja zaczynałem od zera. Wiele osób zaczynało od minusa nawet, że z długami wchodzili w ten biznes, żeby się z tych długów uratować. Dlatego tak naprawdę ta determinacja jest bardzo ważna tutaj. Czyli kompetencje, osobowość. Kompetencje można nabyć, doświadczenie można zdobyć, osobowość można nad nią pracować. Tak? I natomiast determinacja to jest coś, co trzeba mieć. Jeżeli ktoś nie ma determinacji i jemu się nie chce, to choćby był nawet 10 razy mądrzejszy ode mnie, utalentowany, inteligentniejszy, genialniejszy, to i tak nic nie zrobi, jeżeli mu się nie chce, nie ma determinacji. Mnie ciekawi też, bo sam powiedziałeś, że masz już dochodowe biznesy, rozwijasz się na różnych płaszczyznach, prowadzisz też inne działalności. Czy ty już spocząłeś na laurach, czy jeszcze pragniesz czegoś więcej? Szukasz nowych pomysłów, nowych obszarów do inwestycji? Cały czas szukam nowych pomysłów, cały czas jakby uważam, że zmiana jest czymś, co nie jest zagrożeniem, tylko jest szansą. Jedyną stałą w naszym życiu jest tak, zmiana. Tak, właśnie, więc jakby ja wiele jakby osób, które znam, uważa zmianę za coś strasznego i za coś, co wywróci wszystko. A ja uważam, że tylko zmianą można dojść dalej. Czyli ja to, co działa, nawet wywracam ten stolik i układam go jeszcze raz, bo jest duża szansa, że jego ułożymy jeszcze lepiej. Więc zmiany są potrzebne, są ważne, więc jakby ja w tą zmianę idę. I tak w zmianę siebie, w zmianę pracy, pracy i struktur w mojej firmie. Także tutaj wiem, że jeżeli nie będę nic zmieniał, to nie mogę liczyć na lepsze rezultaty.
A jeżeli chodzi o taki dochód pasywny, jak to u Ciebie wygląda? Ja mam w tym momencie około 80 mieszkań na wynajem, więc mam dochód z tych mieszkań, które są kupione bez żadnego kredytu. Kupione na podstawie biznesu, które wygenerowały mi pieniądze, żebym te budynki, te domy zbudował i te mieszkania. Więc ja mam swój pasywny biznes, mam trochę mieszkań też za granicą, które mi też zarabiają, więc jakby się nie boję o to, nie muszę pracować, żeby żyć, bo te mieszkania są w stanie mnie utrzymać. Właśnie tu jesteśmy teraz w jednym z moich budynków, który sam wybudowałem. Tu jest 40 kilka lokali na wynajem, są wszystkie wynajęte, więc można powiedzieć, że mógłbym z tego żyć, ale to jest tak, że chyba też o tym można powiedzieć przed nagraniem, że nie każdy rozumie to, że jak ty już masz tyle, bo niektórzy mieliby 5-10 mieszkań na wynajem i już by nie pracowali. Prawda? Ja pracuję, bo lubię, bo mnie to realizuje i lubię sięgać po ten owoc jeszcze wyżej, bo on jest jeszcze wtedy smaczniejszy i po prostu lubię to, co robić, tak? To, co robię i on to mi sprawia przyjemność, więc jakbym miał, moim celem byłoby przeżyć, to już ten cel dawno osiągnąłem i osiągnąłem ten cel przeżycia mojego następcy pokolenia, moich prawnuków i tak dalej, ale no ja bym chciał coś więcej zrobić jeszcze w życiu. Powiedziałeś, że masz 80 mieszkań na wynajem tutaj w Polsce i ciekawi mnie, jak zabezpieczasz się przed potencjalnymi nieuczciwymi najemcami? Mam 80%, które jakby jest i pracuje, natomiast mam łącznie ponad 100 mieszkań, bo to jeszcze są mieszkania, które mam za granicą, mieszkania, które są tak przygotowane do wynajmu, które właśnie za chwilę będą wynajmowane, więc można powiedzieć, że mam ponad 100. Więc jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to jest dosyć prosta sprawa. Trzeba mieć procedury, trzeba mieć schemat działania. Jeżeli się stosujesz do tego, to już nie jest takie trudne. Jeżeli robisz to na YOLO, robisz umowę z internetu albo bez umowy osoby, której nie znasz, nie widziałaś, to wtedy to rodzi problemy. Czyli co, robisz casting na lokatorów? Dokładnie, robię casting na lokatorów. Przede wszystkim to jest weryfikacja najemcy, tak? Czyli trzeba wiedzieć, z kim się, z komu oddajesz, powierzasz wynajem takiego mieszkania. Trzeba ją sprawdzić, zapytać, gdzie ona pracuje, nawet wziąć umowę o pracę, mieć dostęp do pracodawcy, bo wtedy taka osoba, jeżeli ma coś na wywijać, ona się boi wtedy trochę robić, bo wie, że ty możesz zadzwonić zawsze do jego szefa i złożyć na niego skargę. Bierzesz od takiej osoby po pierwsze kaucję, po drugie... Ale kaucję taką miesięczną, trzymiesięczną, ilu miesięczną? Wystarczy miesięczna, natomiast odpowiedzialność jest nieograniczona. Czyli jeżeli ty mi podpalisz mieszkanie, to nie jest tak, że kaucja i tyle, tylko ja cię będę ścigał do końca świata. Tak? Czyli jakby ja cię weryfikuję i ja cię akceptuję albo nie. Czyli jeżeli ty mówisz, ja ci nic nie dam i tak dalej, no to mówię, to ja ci nie dam mieszkania. Prawda? I umowa najmu jest podpisywana przy notariuszu, tak? Nie. Nie praktykuję umowy w ten sposób, ponieważ to jest przepis, który bardzo łatwo jest obejść. Jak ktoś jest skuteczny i sprawny, no to on ma świadomość, że też podpisał notariusza, ale to jest ciężkie do egzekucji. Później jakby się trafił jakiś cwaniak, prawda? Ja natomiast nie mam problemu z lokatorami, bo wynajmuję normalnym ludziom nie tam jakiejś patologii. I jest taki mit, że nie można mieć tyle mieszkań, albo jest taki mit, że wynajmie jedno i ci zaraz zepsują. Oczywiście jest takie ryzyko. Ostatnio mieliśmy najemcę, który się wyprowadził i skończyła mu się umowa, no i cała kaucja poszła na jakieś tam malowanie tego mieszkania i odświeżenie tego mieszkania, tak? No i musiał się pogodzić z tym, że ta kaucja jest, no bo ewidentnie z protokołu przed i po zdjęć wynikało, że mieszkanie jest jakby do malowania, tak? No i musieliśmy to mieszkanie odmalować. Daniel, masz dużą firmę, mówiłeś mi, że jesteś bardzo zajętym człowiekiem i jestem ciekawa, czy masz osoby, które wspierają cię prywatnie i zawodowo teraz? Myślę, że naturalnie wykształciłem tak, jak pracujesz, to nie widzisz tego, prawda? Dopiero kiedy masz jakieś takie punkty zwrotne, to zaczynasz widzieć. I ja pamiętam, jak kupowałem swój pierwszy drogi samochód, i to było pierwsze Porsche, które kupiłem kilka lat temu, to zastanawiałem się, no dobra, to jest taki ból przedsiębiorcy, takie jego obawy, co powiedzą ludzie. Co powiedzą pracownicy twoi? Pewnie powiedzą, że to za ich pieniądze kupiłeś, bo mogłeś im więcej płacić. I bałeś się oceny. Bałem się oceny, tak? Albo zastanawiałem się, co zrobią moi pracownicy. I co powiedzą ludzie, co powiedzą kontrahenci, co powiedzą moi wspólnicy. Czy mi się już głowę popierdzieliło, że wydaje kwotę dwukrotności mieszkania na auto, które mi wiedzie z punktu A do punktu B. Więc miałem takie trochę myślenie biednej osoby i okej, okay, postarałem się, pracowałem nad nim rok czy dwa, zanim doszedłem mentalnie do tego momentu, okej, no co mi obchodzi, co myślą inni, i mi obchodzi to, co ja myślę, a nie to, co inni o nim pomyślą. I kupiłem ten samochód i to był, pamiętam, samochód za 500 000 i
I tak naprawdę nic nie, co się okazało, nic się nie zmieniło. Te obawy były tylko i wyłącznie w mojej głowie. Jakby moi pracownicy przyjęli to z dużą, jakby z dużą radością. Ale następny, jak ten samochód uszkodziłem i jakby musiałem kupić nowy, to pomyślałem sobie, no dobra, no to muszę kupić coś innego, tak pewnie lepszego, nie gorszego. I kupiłem samochód za blisko 2 miliony. I tak się zastanawiam, kupiłem Lamborghini. I zastanawiam się, co wtedy powiedzą pracownicy, tak? Co powiedzą ludzie, co jakby... Już miałem trochę przepracowane to z Porsche, ale to był samochód innej kategorii wagowej. I co się okazało? Że jak przyjechałem z samochodem z salonu, jak go odebrałem do firmy, to moi pracownicy przed ten budynek rozłożyli taki dywan, zrobili mi takie specjalne miejsce parkingowe, wstęgę, zrobili z tego, że ja przyjechałem z samochodem do firmy, wielką uroczystość, więc wszyscy się cieszyli, że szef sobie kupił taki samochód i w pewnym sensie mam wrażenie, że to jest fajne dla też moich zespołu, że ten samochód jest pewnym wyróżnikiem i mogą też się pochwalić, że pracują u kogoś, kto osiągnął taki sukces, tylko stać na taki samochód, więc to jest atut, a nie z kolei, jak ma się fajnych ludzi, życzliwych w swoim zespole, to też to działa pozytywnie, a nie negatywnie. Jeżeli oni by byli toksyczni, to oni by byli, no pewnie, patrz, no mógłby nam dać podwyżkę, bo nie ma takiego limitu, żeby nie da się podwyższyć, prawda, a zamiast sobie kupuję samochody, więc wiem, że mam fajnych ludzi, którzy mnie wspierają w tym i są po mojej stronie, bo też mój sukces to też jest ich sukces i też jakby dla nich też jest gratyfikacja wtedy. Właśnie, a ich gratyfikacja jest dla nich wystarczająca? Są zadowoleni z pracy u ciebie? Tak, ja bardzo często, znaczy, najczęściej to negocjuję z moimi pracownikami, jak oni do mnie przyjdą, ale zdarzało mi się też wielokrotnie negocjować w drugą stronę, kiedy ja przychodziłem do nich z propozycją podwyżki, prawda? Więc jakby to działa w dwie strony i tu jest, mamy otwartą komunikację, tu nie ma tak, że ktoś przyjdzie, to jak przyjdzie po podwyżkę, to zostanie zwolniony, tak? Mnie ciekawi, czy ty jesteś już w momencie, że pracujesz, bo możesz i nie musisz? Tak, już dawno jestem w tym momencie, że pracuję, bo mogę, a nie muszę. Mam takie oczywiście momenty, że czasem jestem przemęczony, czasem mówię, dobra, to teraz zrobić pauzę. Teraz jestem po takim roku pauzy, że pół roku mnie nie było w firmie, jeździłem na wakacje, odpoczywałem trochę, robiłem sobie dystansu i teraz mam taki znowu moment, że dobra, to teraz zawijamy rękawy, podwijamy i lecimy dalej. A idea wolności finansowej, taka definicja wolności finansowej według Daniela, to? To jest właśnie móc pracować, ale nie musieć. Czyli masz potrzeby bytowe zapewnione, typu mieszkanie, samochód, paliwo, jakieś takie jedzenie, tak? I nie musisz się martwić, co włożyć do buzi, do garka i jakby co jeść. I teraz robisz to, co lubisz, a nie to, co musisz, albo ktoś ci każe. Czyli to ty możesz sobie wybierać zlecenia, wybierać sobie, co chcesz robić, w jakiej branży i dla kogo pracować. I to jest taka wolność, więc ja jestem zwolennikiem, że będę pracował całe życie, do końca życia, nie pójdę na emeryturę, prawdopodobnie nigdy, mogę po prostu tylko zwolnić trochę tempo pracy, ale myślę, że nawet jako stary dziadek też będę chciał się realizować, też jakby wykorzystywać potencjał, bo w innym przypadku to jest już tylko i wyłącznie umieralnia. A my teraz wykorzystajmy potencjał i kreatywność naszych widzów. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące rozwoju biznesu, jeżeli są jakieś kwestie, które Daniel mógłby poruszyć na swoim kanale, czekamy na komentarze. Dziękuję Ci, Danielu. Dzięki.